Sejm w środę zdecydował, że obywatelski projekt Komitetu Ratujmy Kobiety 2017, zakładający liberalizację obowiązujących przepisów w US. aborcji, nie będzie procedowany. W głosowaniu w tej sprawie nie wzięło udziału 10 posłów Nowoczesnej: Adam Cyrański, Barbara Dolniak, Paweł Kobyliński, Jerzy Meysztowicz, Mirosław Pampuch, Marek Ruciński, Marek Sowa, Elżbieta Stępień, Krzysztof Truskolaski i Kornelia Wróblewska. W szeregach partii zachowanie 10 posłów wzbudziło kontrowersje. Schewling-Wielgus, komentując środowe głosowanie, stwierdziła w rozmowie z dziennikarzami, że było ono absolutnym skandalem. Tak zwyczajnie, po ludzku, powinnam przeklnąć i to bardzo soczyście. Nie zrobię tego, bo jestem w Sejmie, powiem to delikatnie, jestem po prostu wkurzona, zawiedziona i rozczarowana, mówiła. Kara za głosowanie w US. aborcji, troje posłów wyrzuconych z Platformy Obywatelskiej. Posłanka Nowoczesnej była pytana, czy po środowych głosowaniach pozostanie w partii i klubie Nowoczesnej. Nigdy nie podejmuję decyzji pod wpływem emocji, te emocje mną targają od wczoraj, zobaczymy, oświadczyła. Schewling-Wielgus zaznaczyła, że największy żal w tej sprawie ma do Nowoczesnej. Dopytywana, czy posłom grożą konsekwencje, oceniła, że kara nie powinna dotyczyć pojedynczych posłów, a całej partii. To, że zabrakło 9 głosów, to jest wina opozycji i trzeba wziąć za to odpowiedzialność, stwierdziła. Posłanka poinformowała, że w Nowoczesnej w tej sprawie nie było dyscypliny. U nas była rozmowa, właściwie to nie była rozmowa, to jest, uważam, zaniedbanie prezydium, stwierdziła. Chyba dla mnie coś się wczoraj skończyło, tak myślę. Wiara w partie opozycyjne, dodała Schewling-Wielgus. Posłowie Paulina Hennig-Kloska, Adam Szłapka oraz Joanna Schewling-Wielgus podczas czwartkowego posiedzenia klubu Nowoczesnej zagrozili odejściem z klubu w związku ze środowym głosowaniem nad projektem liberalizującym prawo aborcyjne, dowiedziała się PAP nieoficjalnie od uczestników posiedzenia. Szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer powiedziała PAP po głosowaniu: to błąd, że część posłów Nowoczesnej nie wzięła udziału w głosowaniu nad projektem. Dodała, że będzie rozmawiała z posłami, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu. W środę po głosowaniach Szłapka napisał na Twitterce: obowiązkiem opozycji było zagłosowanie za skierowaniem projektu Ratujmy Kobiety do komisji. Jestem zawiedziony postawą moich kolegów. Jestem rozczarowana postawą posłów, to delikatnie powiedziane. Ratujmy Kobiety, dziękuję za wasze zaangażowanie. Barbara Nowacka, dziękuję za merytoryczne wystąpienia, tak sprawę skomentowała z kolei Schewling-Wielgus.